Audycje kulturalne w dobrym tonie. Akustycznie, melancholijnie i przyszłościowo. Nowocześnie. Marzycielsko i co jeszcze jest? Jak powiedzieć tak, że ona jest taka momentami dreamy, tak to powiedzieć? Tak w ten sposób? Momentami dreamy. Dobra słowa. A dla mnie Controlled Chaos jest organiczna, elektroniczna i niedbała. Gdy jest migrena. Wena zazwyczaj przychodzi, gdy jest nuda. Wena zazwyczaj przychodzi wtedy, kiedy nie mam czasu. Imagine, Johna Lennona. Piosenka jest dobra na wszystko. Za nisko. Chciałbym, żeby to było fajne. Taki miły utwór, żeby to był taki. A kto jest autorem piosenki? Everything's gonna be alright. No. Bob Marley? Nie. No to wydaje mi się, że Pink Floydów The Wall to na bank. Tak, albo dla mnie pierwszą płytę Led Zeppelin. Jedyneczka. A ja uważam, że Molesta Skandal. No to na pewno najdziwniejsze miejsce, w jakim grałem, to była przyczepa od Tira. W sensie taki koncert był organizowany w przyczepie od Tira po prostu i była scena w nim. Nie znam najbardziej dziwnego miejsca, w którym graliśmy, ale wiem, mogę powiedzieć, najdziwniejsze miejsce, w którym mieliśmy spać po koncercie, to był Poprawczak. To prawda. Ja też nie przypominam sobie jakiegoś dziwnego miejsca, w którym mielibyśmy grać. Nie, totalnie. Zdarzyło się. Jeszcze mi się przypomniało, że grałem w Oborze. Też grałem, że to było zabawne, bo festiwal był w Wiedniu i poważnie przed festiwalem ta obora była czyszczona, a podczas festiwalu były organizowane tam koncerty. No, to też było dziwne miejsce. No Flying Lotus... Pewnie Thundercat jeszcze, to też, no, na dwa basy to Thundercat, bo to jest takie w sumie ciężko do ogarnięcia. Ja bym zrobił utwór z tym, jakiś taki performance na wielkiej scenie z Philem Collinsem. Żebyśmy mieli mikrofony tak, o, na drucie i przebiegli razem z nim po scenie. A ja z przyjemnością zrobiłbym coś na przykład z Farelem Williamsem. Na przykład. Wow, nie znałem cię z takiej strony, Łukasz. No to u mnie to była rada 10 lat po 10 godzin od Wojtka Pilichowskiego. To było na pierwszych warsztatach muzycznych, na jakich byłem i zapytałem się, co zrobić, żeby osiągnąć jakiś taki profesjonalne umiejętności. No i on mi właśnie powiedział, że to było jego motto, kiedy on zaczynał, że kiedyś mu inny muzyk zresztą to powiedział, że jak pograsz 10 lat po 10 godzin, to coś z ciebie będzie. Tak. Nie wiem, jaka jest najlepsza rada, ale przypominam sobie jedną radę od kolegi
od kolegi po fachu, Patryka Depana, który powiedział, że najcięższa jest druga płyta. I to w sumie towarzyszy mi tak z tyłu głowy, że rzeczywiście może tak być. A coś ja mogę powiedzieć? Na pewno ktoś ci coś powiedział, na przykład, nie wiem, głośniej stopa, albo wiesz, coś takiego. Nie, to są takie bardzo techniczne rzeczy. Cóż mam powiedzieć o poradach? No, myślę, że coś, co najczęściej mogłem słyszeć, ale to niekoniecznie od jakiejś konkretnej persony, to żebym raczej unikał słuchania się tylko, w sensie słuchania innych ludzi, tylko raczej pójście za głosem serduszka. To na pewno cierpliwości. To trzeba przyznać, że ten rok, który pozbawił nas jakby totalnego, no jakby nawet takim w prywatnym świecie, że brak spotykania się z ludźmi na pewno spowodował to, że ta cierpliwość no jest gdzieś tam nieunikniona, podczas gdy nie macie kontaktu w zasadzie takiego osobistego, personalnego, face to face w jednym pomieszczeniu, więc na pewno nauczyliśmy się korzystać na przykład z Zooma. W sensie ja się na przykład nauczyłem, bo wcześniej faktycznie no, najłatwiej było się po prostu spotkać, więc to na pewno obsługi internetu człowiek trochę nauczył. O. No i przede wszystkim cierpliwości, żeby jednak się gdzieś tam nie poddawać w tym takim dziwnym czasie. Tak, mnie nauczyło to na pewno to, że nigdy nie możemy być przekonani i 100% pewni, że będzie dobrze. Tylko, że czasem po prostu są takie rzeczy, które są niezależne od nas, które są po prostu ponad nami i do których trzeba się będzie dostosować. Więc to jest takie taki zimny kubeł wody, który ci mówi: słuchaj, może być dziwnie, może być inaczej i musisz się szybko dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Dokładnie, i tym sposobem myślę, że warto mieć zawsze z tyłu głowy jakiś plan B, a jeżeli stawiamy wszystko na jedną kartę, to poza cierpliwością, o której mówił Paweł, to też totalna determinacja i wiara w to, że to, czym się zajmujemy, jakby jest jedną rzeczą i trzeba cierpliwie poczekać na to, aż przyjdą lepsze czasy. Natomiast jest to absolutnie niełatwe i domyślam się, że wiele osób, które znalazły się w kiepskiej sytuacji, głównie finansowej, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, zdecydowała się na jakiś plan B, na chwilowe zawieszenie gitary na kołku przysłowiowej i nie bali się wyjścia z tego i złapania jakby swojego życia w swoje ręce i szukali alternatywy po prostu, więc no, determinacja, siła, cierpliwość, wiara w siebie i gdzieś tam jakiś z tyłu głowy brak strachu o jakiekolwiek podjęcie się planu B po prostu. O ja. O Boże, wiem. No, ja też wiem. Ja też wiem. Mi się właśnie przypomniało i nawet tą gdzieś tą płytę mam, to pamiętam, że no płyty, przez to, że człowiek był młody, no to nie zarabiał. Więc jakby wiadomo, dostawaliśmy, ale dostawałem w sensie od jakiejś tam, od rodziny te płyty, bo wiadomo, się nie zarabiało. Ale jakbym mogę powiedzieć, jaka była pierwsza płyta, to w zasadzie były trzy płyty, bo pamiętam, że poszedłem pierwszy raz do pracy i kupiłem tak, to była pierwszy album, to na pewno Tomasz Stańko, Baladyna, to był pierwszy, Krzysztof Komeda, Astigmatic też na CD-ku i trzeci album to był Eryka Badu, Baduizm. Tak, te trzy płyty. Ja nie mam takiej wspaniałej historii jak Paweł.
Mam gorszą, słuchajcie. Pierwszą płytę, którą kupiłem za jakieś takie oszczędności, to była płyta Golec Orkiestra. Naprawdę. I tam były pieniądze to nie wszystko. Nie, no tam były te hity. Kupiłem lornetkę, by podglądać Bernadetkę. Ja z moim starszym wujkiem tak się do tego po prostu bawiliśmy i wygłupialiśmy, że no, to było piękne. Ja grałem na trąbce, wygłupiałem się, on wiesz, na tym puzonie, tylko nie miałem takiej fryzury jak oni. Ale to niestety, to była pierwsza płyta, nie wstydzę się tego. Ja mam trochę problem z tym, która faktycznie była pierwsza. Na pewno pierwsze wyjście do sklepu muzycznego to była, no właśnie, tylko to nie były moje pieniądze. Ale pierwszy mój wybór muzyczny to była kaseta Smurfne Hity. Natomiast z takich już zresztą chyba to było już CD później, to był Music Instructor i Electric City się nazywała płyta chyba. I to już było na CD-ku, kupiłem to w Empiku. No, mocna pozycja. Do dziś totalnie. Czyli w sumie, ja w sumie jak się tak zastanowię, to ja w sumie pierwszą płytę taką, że tak powiem, za swoje pieniądze, to ja bardzo późno kupiłem. czyli Eryka Badu odpada. No właśnie o to chodzi, nie? Bo jakby problem, bo w sumie ile miałem z 19 lat? Pierwsze pieniądze, które zainwestowałeś. No tak. Tak jest, zainwestowałem. No ale wiadomo, mam głęboko. Myślę, że za głęboko wchodzimy w ten temat. Ale również pamiętam, że dostałem na urodziny Smurfne Hity. To mogę też się. To każdy miał. O, no to ja na pewno byłbym kierowcą autobusu, bo ja bardzo lubię podróżować i lubię siedzieć po prostu w samochodzie i zmieniać swoje, w sensie nie lubię być w jednym miejscu, więc na pewno bym był kierowcą autobusu albo po prostu no kierowcą zwyczajnym takim, bym woził paczki w DHL-u. Nie, bo byś musiał cały czas wuja wchodzić i wychodzić z fury, to nie jest fajne. Tak jest. Musiałbyś być długodystansowym kierowcą. Tak jest. No ja pewnie bym był bokserem, no. Tak by było, tak moja historia się potoczyła, że miałem do wyboru w którymś momencie w życiu albo niebieską pigułkę, albo czerwoną. No i wybrałem tą niebieską, czyli muzyczną. Ale jak gdybym nie był muzykiem, pewnie bym po prostu się bił za pieniądze. Kiedyś był taki plan na wypuszczanie regularnych felietonów zespołu Kroki i popełniliśmy wspólnymi siłami pierwszą rzecz, której tytuł miał fajną nazwę Głos czy Krzywy Nos. I to było na temat wyborów w zasadzie drogi kariery, czy to muzycznej, czy sportowej. Więc tak to było. A ty? A co ja bym robił, gdybym nie zajmował się muzyką? trzeba było zostać piekarzem. Być może starałbym się o to, by zostać szefem kuchni jakiejś fajnej restauracji. Nie swojej kuchni. Tak. Jak nie spędzam czasu przy muzyce, to siedzę w kuchni. Przy garach. Audycje kulturalne w dobrym tonie.